Siemanko, pora na kolejny odcinek, jaką to kartę kupić. Ale najpierw mam do Was małą prośbę. Na dole w opisie znajdziecie link do konkursu, w którym biorę udział. Jest tam mój projekt, którego jeszcze nie widzieliście, tak więc jeżeli ktoś jest ciekawy, także zapraszam. Tam są tylko 3 zdjęcia, filmu nie udało się dodać, w każdym bądź razie film będzie na pewno za jakiś czas na YouTube i to z całej budowy. A póki co możecie głosować właśnie na mój projekt, za co będę bardzo wdzięczny. Być może ktoś będzie chciał się odwdzięczyć za pomoc, którą oferuję tutaj dla Was na YouTube. Ale wiem, że Was bardziej interesuje to, jaką to kartę kupić, tak więc przejdźmy już do odcinka. Wspólnie przebrnęliśmy przez to, jak są zbudowane tokarki. Na początku nie miałem pomysłu, żeby w ogóle robić taką serię, ale uznałem, że w świetle tego, jakie tokarki mamy dostępne, takich przystępnych cenach dla amatora, ewentualnie może dla małej firmy jakiejś, no to jednak jednym z głównych aspektów, który może zaważyć na tym, którą maszynę wybierzemy, no nie będzie to, jaka to będzie marka, ponieważ czy to będzie Titan, czy to będzie jakiś tam, nie wiem, Nutol, czy Technic, to powiedzmy te maszyny są bardzo podobne, jeśli chodzi o jakość wykonania. Więc być może właśnie ważniejszym aspektem będzie to, jakie maszyna ma możliwości. Tak więc kto jeszcze nie obejrzał tamtych odcinków, no to jak najbardziej zapraszam, bo po prostu możemy trafić na tokarki, które posiadają na przykład podobną budowę, ale jedna posiada uchwyt Fisto, a druga Fisto 25 i były takie tokarki. Teraz nie przypominam sobie konkretnie, które to były maszyny, ale no, ja osobiście wybrałbym tą z większym uchwytem. Zawsze jeżeli potrzebuję coś bardziej precyzyjnego toczyć, to mogę sobie założyć uchwyt w uchwyt, ewentualnie nawet wykonać specjalną tarczę zabierakową na mniejszy uchwyt, czy stosować tulejki zaciskowe. A jednak większy uchwyt daje tutaj pewne możliwości. Tak więc takie drobne wyjaśnienie, po co była nam tamta seria. A teraz zacznijmy się zastanawiać właśnie w ogóle, jak podejść do zakupu takiej obrabiarki. Tam też w wcześniejszych filmach były różne aspekty typu, jakie, czy mamy miejsce, jakie mamy zasilanie. Teraz należałoby się zastanowić w ogóle, co my chcemy robić. No bo załóżmy, że mamy to miejsce, mamy odpowiednie zasilanie, tylko teraz właściwie do czego my potrzebujemy tą tokarkę? To też będzie istotne, ponieważ trochę inne potrzeby będzie miał modelarz, trochę inne potrzeby będzie miał zegarmistrz, inne potrzeby będzie miał majsterkowicz, inne potrzeby będzie miał warsztat mechaniczny, samochodowy lub też produkujący jakieś podzespoły. Jednym będzie na przykład bardziej zależało na dokładności, innym bardziej na wyglądzie. Kto inny będzie potrzebował toczyć większe średnice, a dla innego zaś będzie istotne bezproblemowe toczenie bardzo małych średnic. Zacznijmy może od modelarzy. Oni będą modelarzy zegarmistrzów. No trudno mi będzie tutaj uczyć zegarmistrza, jak korzystać z tokarki zegarmistrzowskiej, ponieważ ja sam w tym temacie niespecjalnie siedzę, ale tu na przykład mamy przykładową taką małą tokareczkę. No nie trudno zobaczyć, że jest to bardzo zgrabna maszyna i na pewno zdaje egzamin, bo widać, że jest no, profesjonalnie wykonana, z tym, że nadaje się oczywiście do bardzo małych średnic, szczególnie pracy w takich materiałach jak mosiądz. No to jest jeden z podstawowych chyba materiałów wykorzystywanych podczas produkcji zegarków. I być może taka też mała tokarka zda egzamin u modelarza. Szczególnie jeżeli ktoś właśnie nie ma miejsca na większą tokarkę. Jeżeli ktoś buduje bardziej zaawansowane modele, tu widzicie w pełni działający model. No i elementy są naprawdę już dosyć duże w porównaniu z elementami zegarków.
I w takim wypadku osobiście polecałbym raczej nieco większą tokarkę. No, rzućmy okiem na takiego na przykład Proxona. Jest on już trochę większy niż tokarka zegarmistrzowska. Niestety ja osobiście Proxona nie miałem nigdy w rękach i ciężko mi jest tutaj powiedzieć, jak jest z dokładnością tej maszyny, gdy wyjmiemy ją z pudełka. Być może ktoś z widzów posiada taką maszynę i chętnie się podzieli na przykład tym, że wyjął z pudełka, założył wałek stalowy, powiedzmy Fi15, Fi20, przetoczył go na długości, dajmy na to 50 mm i zmierzył mikrometrem średnicę początkową i średnicę końcową i wyszło mu na zero. Wtedy śmiało możemy powiedzieć, że no ta maszyna jest warta swoich pieniędzy, ponieważ wyjęliśmy ją z pudełka i spełnia najwyższe nasze oczekiwania. No ale ja nie jestem tego w stanie stwierdzić, mogę tylko tak na pierwszy rzut oka wyobrazić sobie, że ta maszyna no, może być przydatna dla modelarza z racji tego właśnie, że wydaje się no, dosyć porządnie wykonana. Ma swoją opinię w internecie jako właśnie maszyna dosyć dobra. Jednakże do pracy przy większych średnicach no, nie polecałbym, ponieważ z racji na swoje gabaryty po prostu będzie miała tendencję na przykład do wpadania w wibracje. Tu na szybko znalazłem przykładowy link takiej tokarki. Niby kosztowała no ponad 4000. No wydaje mi się to dosyć sporo, gdyż za takie podobne pieniądze możemy kupić nieco większą tokarkę. Również na tyle małą, że od biedy można ją po pracy schować do szafy, ale jednocześnie jest większa, cięższa. No i co za tym idzie, pozwala nam nie tylko dorabiać jakieś drobne części do modeli, ale też wykonywać części do innych mechanizmów, czy dokonywać naprawy, na przykład przetoczyć jakiś wirnik z silnika. I zaraz zobaczymy, o jakich tokarkach mówię. No i ustawiłem tutaj próg, powiedzmy od 2000 do 4000. No i w tym progu widzimy maszyny na przykład tego typu. Za 4000 możemy mieć taką tokarkę. Już samo to, że ona jest nieco większa od Proxona, pozwoli nam wygodniej z niej korzystać. Po prostu praca nie będzie tak męcząca, bo korby są większe, sam mechanizm jest dużo bardziej ergonomiczny, tak? No i oczywiście, tak jak wspomniałem, taka maszyna z racji na swoją wagę no i rozmiar będzie też oczywiście sztywniejsza i nie będzie miała takich tendencji do wpadania w wibracje. Oczywiście nie mówię, że polecam konkretnie ten model, bo takich mini tokarek jest już tutaj trochę więcej i na pewno będziecie w stanie po obejrzeniu poprzednich filmów sami sobie coś wybrać, analizując także inne aspekty. Jeżeli chodzi o dokładność tych maszyn, to wbrew pozorom nie zawsze musi być to aż tak tragiczne, jakby się wydawało. Myślę, że jeżeli ktoś nie trafi na jakiś bubel, no to do modelarstwa taka maszyna jak najbardziej będzie zdawała egzamin. No i tak jak mówię, jeżeli ktoś chce koniecznie mieć taką malutką tokarkę, no to ja osobiście nad Proxona wolałbym kupić choćby na przykład taką tokarkę. No ta kosztowała 2,5, być może taki model, który kosztuje no prawie 3,5. Co my tu jeszcze mamy? Być może taką tokarkę, ta kosztuje 4. No to tutaj już mamy, nic nam nie zostanie. No ale gdybyśmy kupili taką za 2,5, no to jest duża szansa, że zostanie nam jeszcze trochę pieniążków na ewentualne modernizację tej maszyny pod swoje potrzeby. No i na dokupienie no niezbędnych narzędzi, których będziemy potrzebowali na początku. Być może alternatywą dla Proxona będzie na przykład taka mini tokarka
optimum. Też powiem szczerze, że ciężko jest się wypowiedzieć mi na temat tych maszyn, bo jak sami widzicie, bardzo mała tokarka kosztuje prawie 4000. No i rzadko kto tak naprawdę ją ma. Najczęściej w internecie pojawiają się po prostu opinie, które są gdzieś tam zasłyszane i są wydawane na podstawie no, samej wizualnej oceny, a tak naprawdę no, ktoś w ogóle nie pracował na tej maszynie. Ja specjalnie na targach szukałem takiej maszyny, niestety takich mini tokarek na targach nie było. Być może ktoś ma i odpowie w komentarzach. Nawet chyba była jedna odpowiedź, że taka tokarka Optimum, no niekoniecznie ten model, wcale aż tak bardzo od tego, co pokazuje podczas przeróbki Bernardo, się nie różniła. Może nie było takich śladów po kątówce na suporcie, na prowadnicach suportu, ale jednakże ten kolega, który opisywał tą maszynę, tak naprawdę nie wypowiadał się w jakichś tam ogromnych superlatywach, że tak, że warto jest dołożyć, że to jest znacznie lepsze rozwiązanie. Tak więc no czekam też na wasze opinie w tej kwestii. Nie chciałbym zostać źle zrozumiany, bo wypowiedziałem się, że ja bym wybrał taką, a nie inną tokarkę. W takim wypadku, gdybym nie miał gdzie trzymać tej danej tokarki, ponieważ bardziej ponad te małe tokarki przedkładam na takie już średnie tokarki właśnie typu Nutol. Ja na swojej bardzo dużo robię roboty i do większości prac w takim moim warsztacie hobbystycznym, a sami widzicie, co robię. Są to czasem bardzo małe rzeczy, czasem dosyć duże, tak więc ona mi pozwala to wszystko robić. No i myślę, że analogicznie do waszych potrzeb możecie sobie porównać, czy taka tokarka wam się spisze tak, jakbyście chcieli. No tu są już dosyć duże tytany 750, to są większe od Nutola, no ale jeżeli macie gdzie trzymać taką tokarkę, no to myślę, że w tej kwestii mógłbym ją polecić. I tu znowu nie chciałbym zostać źle zrozumiany, na razie też nie mówimy o jakiejś super jakości. Ja nie twierdzę, że jak kupicie tą tokarkę, to ona będzie super i dlatego ją polecam. Po prostu mamy też do dyspozycji pewne progi cenowe. No i to wszystko musimy sobie zważyć, na co możemy sobie pozwolić. Jaki gabaryt maszyny, co chcemy wykonywać, no jaką mamy kwotę do dyspozycji. No i po prostu na podstawie tego musimy wypośrodkować, no tak jak w życiu ze wszystkim, dany produkt. Jeżeli ktoś jest bogaty i stać go na tokarkę z najwyższej półki, to być może nawet nie obejrzy tego odcinka, tylko wybierze jakiś najdroższy model jakiejś markowej tokarki. No i też możemy się zastanowić, czy on będzie tak naprawdę zadowolony z tej maszyny. Więc ja osobiście do średnich warsztatów polecałbym tokarki tego typu. Niekoniecznie Titan 750, co prawda ma on dosyć duże możliwości. Może być ten mniejszy model, to jest chyba Titan 520. No tutaj akurat jest z tą naszą wiertarką-frezarką typu Zośka przedstawiany, ale on już całkiem nada się do takiego warsztatu i powinien zaspokoić zapotrzebowanie zarówno modelarzy, jak i hobbystów, majsterkowiczów, jak i małych warsztatów mechanicznych, bo wielokrotnie zdarzyło mi się podczas napraw samochodu, że musiałem na szybko wykonać jakiś ściągacz, przetoczyć jakiś element, dorobić coś. No ta tokarka w tym momencie była niezastąpiona, tak więc no co tu mogę dużo mówić, no jest to naprawdę przydatne narzędzie, no i warto się zastanowić właśnie, czy jeżeli mamy miejsce, no i taką kwotę, jaka jest potrzebna na zakup, akurat tutaj jest wyższa kwota, bo jest tą wiertarką frezarką, a jakoś... No i ta maszyna już jest na tyle duża, że jest wygodna w obsłudze, z tym też nie ma problemu. No z ciekawości wpisałem przedział od 5 do 10 tysięcy, no jest to już dosyć duża kwota jak dla amatora, ale dla małego warsztatu być może nie do końca. No i tu mamy tokarkę za prawie 10 tysięcy. No i jej przewagą właśnie jest to, co pomówiłem w tych wszystkich poprzednich odcinkach. Czyli jest bogato wyposażona w różnego rodzaju przekładnie, posuwy, posiada też liniały, posiada też podtrzymki.
Tak więc tutaj też za to płacimy, mimo że maszyna jest mała, czyli zmieści nam się do małego warsztatu, ale będzie po prostu potrafiła nam kompleksowo obsłużyć no wszystko, co potrzebujemy, bez jakichś strat czasu, na przykład na zmianę kół gitary w celu tam zmienienia tylko posuwu. Czy samą maszynę polecam, tego nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie znam jakości tych maszyn. No aczkolwiek jest to nowa maszyna, jakąś gwarancję powinna posiadać. Niby posiada DTR-kę w języku polskim. Jeżeli jest DTR-ka faktycznie prawdziwa, to powinno być w niej napisane, jakie dokładności, przy jakich pomiarach powinna ta maszyna tak naprawdę osiągać. No i jeżeli osiąga te dokładności, no to możemy mówić, że maszyna jest sprawna. Jeżeli nie, no to przysługuje nam jakieś prawo reklamacji. Zniżmy się trochę w tym pułapie cenowym. Są jeszcze dostępne takie frezarko-tokarki. Na razie o tym się nie będę wypowiadał, bo to jest właściwie osobny temat. Ale widzicie, nawet taka tokarka Optimum, bardzo zbliżona do tej Bernardo, potrafi kosztować tutaj 10 tysięcy. Czyli na przykład wybierając między tą, która kosztuje 10 tysięcy, a tamtą, co przed chwilą widzieliśmy, no to naprawdę warto się grubo zastanowić, czy iść w najprostsze rozwiązanie i wybrać tą, czy wybrać sobie wygodniejszą pracę i wybrać tamtą, być może z jakimś uszczerbkiem dla jakości samej maszyny. No i na podstawie tego, co Wam powiedziałem do tej pory, łatwo ocenić, że wraz ze wzrostem Waszych potrzeb, czyli gabarytu, jaki chcecie obrabiać, no powinien rosnąć też gabaryt samej maszyny. No i właśnie największy gabaryt będą potrzebowały jakieś warsztaty mechaniczne, które chcą naprawiać jakieś urządzenia i potrzebują właśnie, tak jak wspomniałem, czy dorobić jakiś ściągacz, czy przetoczyć jakieś... No hobbyści powinni się zadowolić karką typu Nutol, czy tam właśnie Tytan, może nawet 750, jeżeli mają miejsce. Ja osobiście, jeżeli mam już płacić więcej, to zamiast płacić za nazwę firmy, wolę właśnie zapłacić za większy gabaryt, czy większe na przykład możliwości samej maszyny, czy jej wyposażenie. Po prostu będąc świadomy tego, że no, w tej cenie za bardzo nie ma co się spodziewać lepszej jakości. Nawet właśnie sam Bernardo był najlepszym przykładem tego, że mimo że ktoś dopłacił prawie drugie tyle, co za zwykłą chińską tokarkę, tak naprawdę tej jakości nie zyskał. Poza właśnie ładnymi korbami i elegancką obudową. A tak naprawdę nawet to, co nie wymaga jakichś szczególnych maszyn, czyli napęd elektryczny, w tej maszynie był wadliwy. I to nie w tym jednym egzemplarzu, bo tak jak wspominałem, być może w tamtych filmikach, kilkukrotnie od różnych osób słyszałem o tej samej awarii. No i o problemach z jej rozwiązaniem, bo nie zawsze chciano respektować też gwarancję. Jeżeli jednak ktoś bardzo chciałby małą, precyzyjną tokarkę, no to są tokarki, tylko w tym momencie ceny są naprawdę no kosmiczne, tak? No te tokarki no same się bronią swoją jakością, tylko no dla amatora myślę, że cena takiej tokarki tego typu no to naprawdę jest dosyć spora i praktycznie chyba niewielu z moich widzów będzie mogło sobie na taką maszynę pozwolić. Szczególnie jeszcze z dodatkowego względu na naprawdę małe możliwości tej maszyny tak naprawdę, bo jest to zwykły łożew, rzecziennik, suport, konik, no i jakaś tam regulacja obrotów, toczenie gwintów, nic nadzwyczajnego. A cena jest naprawdę ogromna, no tylko, że jeżeli ktoś na przykład, zobaczymy, ile, jaką tokarkę normalną można kupić w takiej cenie. Sami zobaczcie, za 26 tysięcy, czyli w porównaniu z tamtym małym główienkiem, można kupić no, taki kombajn. No, co prawda to jest prawdopodobnie chińska tokarka, którą Wam teraz właśnie pokazuję.
No ale tu należałoby się zastanowić, czy bardziej przyda mi się naprawdę taki kombajn z liniałami, na którym coś będę mógł zrobić, czy taka mała zabawka. No owszem, jeżeli ktoś robi małe rzeczy i jest to jakaś produkcja, to faktycznie być może jest szansa, że tamta tokareczka malutka mu się zwróci. Ale uważam, że znacznie większe szanse są, że nawet jeżeli to będzie chińska tokarka, chociaż myślę, że w cenie 25 tysięcy można kupić już używaną tokarkę w naprawdę dobrym stanie, z jakiejś narzędziowni. No wiadomo, używaną trzeba by osobiście zobaczyć. O tym oczywiście będzie odcinek. Tu widzicie, nawet Optimum większa z dosyć dużymi możliwościami kosztuje 24 tysiące. No oczywiście to jest kwestia do przeanalizowania przez potencjalnego nabywcę, dlatego robię te filmy w taki, a nie inny sposób, bo tak naprawdę mógłbym wszystko zamknąć w jednym odcinku, powiedzieć takie kupujcie tokarki, takich nie kupujcie i tyle. A wiem, że każdy ma bardzo różne podejście do tego tematu i po prostu chcę Wam tylko ułatwić, pokazać Wam, na co możecie zwrócić uwagę, na co ja bym zwrócił uwagę. No a wybór i tak będzie należał do Was. Tak więc podsumujmy szybko, czego dowiedzieliśmy się w dzisiejszym odcinku. Przeanalizowaliśmy sobie tokarki delikatnie pod kątem cen, jakie są na rynku i tego, do czego możemy takich tokarek używać. Wiemy już podstawową zasadę, właściwie wielu chyba znaną, że no im większy gabaryt chcemy obrabiać, no tym większa musi być maszyna. No nie zawsze będziemy w stanie wycisnąć z takiej małej tokarki no to, co byśmy chcieli. Ja na przykład na Nutolu obrabiałem kiedyś średnicę Fi 200. No i naprawdę było to bardziej rzeźbienie niż toczenie. Jeszcze wtedy miałem stary silnik, tak więc naprawdę musiałem specjalnie naostrzyć nóż, tak żeby te siły skrawania były jak najmniejsze i wcale nie było to takie łatwe. Mimo to się udało i jeżeli to jest praca właśnie dorywcza, to jak najbardziej zdaje to egzamin. No ale jeżeli zakładamy, że będziemy toczyć średnicę Fi 200 prawie że codziennie, no to niestety, ale musimy popatrzeć za większą maszyną. Co jeszcze się dowiedzieliśmy? Poza tym, że gabaryt gra tutaj znaczącą rolę, no dowiedzieliście się, jakie ja mam zdanie na temat tego, czy wybierać droższą maszynę, mniejszą, czy może właśnie większą maszynę za te same pieniądze, a może trochę niższej jakości. Bo tak jak wspomniałem, w tych przedziałach cenowych, za którymi my się rozglądamy, my amatorzy, no to ciężko jest naprawdę, jeśli chodzi o te nowe maszyny, które teraz są dostępne na rynku, wybrać coś, co po prostu rozpakujemy i będzie trzymało wszystkie wymiary co do setki. Szczególnie, że teraz dzisiejsze DTR-ki bardzo często w ogóle pomijają ten fakt, jakie parametry powinna spełniać maszyna. Otwieramy DTR-kę, jest 15 stron o bezpieczeństwie, jedna strona z niewyraźnym rysunkiem i tak naprawdę nie dowiadujemy się, jakie odchyłki, podczas jakich pomiarów powinna mieć maszyna, gdzie w starych DTR-kach to był oczywiście standard. No i dowiedzieliśmy się również na sam koniec o tym, że jeżeli chcemy naprawdę małą tokarkę, a jednocześnie precyzyjną, no to jej koszt może być wcale nie mniejszy niż takiej dużej tokarki, już nawet nie nazwałbym tego stołowej, tylko typowej, takiej no, przemysłowej, czy do jakiejś narzędziowni. Tak więc wybór należy do Was. Ja zapraszam Was oczywiście na kolejne odcinki z cyklu Jaką tokarkę kupić. Znowu poruszymy jakieś ciekawe aspekty, które przydadzą Wam się podczas zakupu. A teraz dziękuję Wam za uwagę. No i nie zapomnijcie, że są też stare filmy na moim kanale, które warto oglądać. Okej, dzięki za uwagę i zapraszam Was na kolejny odcinek. Pamiętajcie, wspomóżcie mnie w tym konkursie. Wejdźcie na link, zagłosujcie na mój projekt. I do następnego odcinka. Na razie, cześć!